Możecie mówić, że się mylę, ale zastanówcie się, ile tak naprawdę ma racji ten, kto się nie myli. Co? Proszę państwa! No! Jakie deadline'y? Proszę, cisza! Cisza! Panowie, czy tam już wszystko działa? O! Aha! No dobrze. Ale tylko minuta! Jest nadzwyczajna sytuacja. To drodzy państwo, no! Rozpoczynamy konferencję prasową w sprawie... Jakiej? Wszystkim nam znanej. Państwo drodzy, no, na starcie proszę, bez takich komentarzy, bo będziemy wypraszać. Z internetu? Rozpoczynamy pierwszą konferencję prasową w sieci. Ze względu na ewentualne problemy techniczne i inne rzeczy, proszę zadawać pytania po kolei. Pani prezydent postara się udzielić odpowiedzi na większość państwa pytań. No. No drodzy państwo, no wiecie co? Pani prezydent jest już na sali. Dzień dobry, pani prezydent. Dobrze. Pierwsze pytanie. O, pan. Tak, pan w czapce, której nie zdjął. Dzień dobry, pani prezydent. Janusz Lewy, portal W Punkt. Wielu z nas ciężko jest się odnaleźć w obecnej sytuacji, ponieważ wielu z nas nigdy nie doświadczyło kryzysu. Pozwoli pan, że przerwę tu od razu. W trakcie kryzysu najważniejsze jest, żeby być w zgodzie z tym, z czym się było na początku, żeby się na końcu nie okazało, że to, co było, nie jest, a to, co jest, nie ma. Tak. Ale bardziej chodziło mi o to, co? Odpowiadam. Dopowiadam sensu stricte. Odpowiedź jest zresztą sama w sobie banalna. Działania wasze wspólne nasze są i działają na naszą korzyść szybciej, niż jesteśmy w stanie na to zareagować. Więc działajmy w tym samym celu, co nasze działania. Nie w przeciwnym. Tak przetrwamy. Ale... Kolejne pytanie. Może... pan! Tak, pan! To może ja tutaj za kolegę, co skończył przedwcześnie, dopowiem. Jak powinniśmy działać w obliczu tego kryzysu? Ale nie wygłupiajmy się. Takie pytanie już padło. Proszę zmienić pytanie. No tak, ale... Może trzeba pana zmienić? To może... pan! Ja? Przepraszam. Dobrze. Dobrze. Czy w takim razie są jakieś konkrety tych działań? Są. Teraz... pan! Tak, pan! Młody, poważny, bo już się wcześniej wyśmiał. Dzień dobry. Janusz na prawo, portal.pl. Wypowiedzi mi pani prezydent z oddziałami szybkiego reagowania były, no, dość niejasne. Cisza! Cytując pani wypowiedź... Róbcie tak, żeby krzywdzić nie na zbyt zamierzenie, ale celnie. Przepraszam, panie prezydent, co to ma znaczyć? Zupełnie nie. Nie miałam tego, ja wiem, co pan sugeruje. Chciałam jednak zaznaczyć, że mam na ten temat własne zdanie i sugestie. Bez dwóch zdań. Co do chuja? Słucham? Czy pan chce wyjść? Spokojnie, spokojnie. Proszę to powtórzyć! Ja tu teraz za kolegę wejdę.
on za mnie. Nerwowy czas jest teraz. Pani prezydent. Pani prezydent? Czy... ponieważ są różne scenariusze i spekulacje na temat tego, co będzie się działo z gospodarką w związku z kataklizmem, czy pani prezydent, słucham? Rząd ma jakiś długoterminowy plan? Plan. Oczywiście wewnętrznie jest plan, obowiązuje bardzo mocno taki zestaw wytycznych, które zewnętrznie jesteśmy. Robimy sobie, jak przewidzimy, na bieżąco oczywiście. Przepraszam, ale chcielibyśmy jednak uzyskać, myślę, że mówię tutaj w imieniu nas wszystkich, jakieś konkrety, bo to pani prezydent po prostu nie brzmi. Brzmienie, widzi pan, jak mawia wielu uczonych, jest tylko dźwiękiem. Pani prezydent, mi chodzi raczej o to... Nam, kolego. Chodzi o to, jak postępuje praca nad wprowadzeniem nowych norm funkcjonowania. Plany oczywiście są, żeby prace zostały rozpoczęte. Kolejne pytanie. Już ku końcowi się zbliżamy, więc... Co tutaj się odpierdala? Dobrze! Pan tamten... rozpięty! Zostaje pan oficjalnie zawieszony w prawach... prawach... Internauty! Tak! Tak! Internauty, proszę! Tfu! Na pewno! To chyba pani zawieszony... jest zawieszona! I to w kosmosie! Tak? Dobrze! Dziękuję! Kolega załatwił tutaj koniec konferencji! Janusz, ale żeś narobił. Ja narobiłem? Pani rzecznik, no ale my nie możemy skończyć z takim materiałem, no przecież no i... Tak, tak! Gdzie to się rozłącza? Panowie, to nie można! To nie można! Jakie serwery? Niech się palą! O, kable! Kabelki! Wyrwać w cholerę! Tyle z połączeń! Przepraszam, proszę być rezolut... Nie! Nie to pomyślę! Ludzie, krajanie, internauty i internautki! Możecie mówić, że się mylę, ale zastanówcie się, ile tak naprawdę... Ma rację ten... Kto się nie myli! To, jakie mamy, musimy sobie uświadomić, że innych nie będziemy... Nic! Nikt, podkreślam, nikt nie może równać z tym, czego nie porównamy sami. Jeśli chodzi o własne nasze doświadczenia. Wiadomo, te doświadczenia są silne. Bo wojna jest niezbędną w klasie, kiedy ludzie walczą. Kiedy przestanie paleć, to skończy się reszt! Doświadczam to tym, którzy nie doświadczyli, a tym, którzy doświadczyli. Nie mam do powiedzenia nic więcej, jak tylko jedno! Tylko jedyne stanie. Ściskam was! Neutralnie i z szacunkiem. Jak ściska się drzewo! Na przykład... Elsie! Tak więc, proszę was, obejmijmy się! Przebywamy w pokoju.